Chłopak chciał usłyszeć, że jest ostry. Tak, ty chcesz usłyszeć od dzieciństwa. Jesteś piękna. Ale nie chcesz, żeby ci to powiedział kolega z przedszkola. Bo co tam taki gówniarz? Ty chcesz powiedzieć, żeby ci to powiedział facet. A jaki facet jest w twoim życiu, kiedy masz 3 lata? Twój ojciec. I dlatego ojcowie błogosławią córce, kiedy kupują jej piękną kokardę na odpuście i mówią, jesteś najpiękniejsza moja królewno. I stawiają ją na stołku i każą się obracać i pokazują wszystkim gościom. Zobaczcie, moja Ania, najpiękniejsza w okolicy, w całym województwie. Opisuje autor sytuację, kiedy dzieci bawiły się z dorosłymi, chowanego i jedna dziewczynka schowała się na strychu w szafie. I oni zapomnieli o niej. Ona siedziała w tej szafie pół godziny i godzinę i zeszła na dół i zobaczyła, że jej nikt nie szuka. To był dla niej największy wstrząs w życiu. Nie jestem godna, żeby mnie szukać. Oni po prostu o mnie zapomnieli. Ja nie jestem warta miłości. Na szczęście mogę to mówić w ciemno, bo ja z nikim was nie rozmawiałem. Ale wiecie, jaki jest główny problem ludzi, którzy przychodzą do ciebie. To wiem, że jestem brzydka, jestem strachliwa, jestem lękliwa, nie jestem nic warta. Bóg mnie nie kocha, Bóg mnie nie przebaczy. To dlatego to, co widzę na Starym Mieście w Warszawie, jest dla mnie przerażające, kiedy stoją dziewczyny, obok nich stoją chłopcy i chłopcy klną jak szewcy, a dziewczyny się uśmiechają. Wiecie, co to znaczy? Ja jestem tak podła i nędzna, że po mnie przy mnie można tak klnąć. Natomiast dziewczyna, której ojciec powiedział, że jesteś księżniczką, albo by strzeliła tego pana w buzię, albo odeszła stamtąd. Ale ona stoi, bo ona mówi tak, oni mają prawo przy mnie tak mówić. Dlatego chodzi tutaj o moc. Ale teraz przechodzę do momentu w waszym życiu, kiedy poznajecie się między sobą, chłopak i dziewczyna, wchodzicie w relacje narzeczeńskie i chłopak już ma być ochroniarzem i często, drogi panie, w tą jego słabość, w tą jego poczucie, że nie jestem silny i mocny, niestety kobieta wbija ostatni gwóźdź. Panie mają właśnie to pytanie, czy jestem kochana i panie jest bardzo łatwo wziąć na to, że nie jesteś kochana. Na co wziął szatan Ewę w raju? Bóg ci nie kocha, Ewo. Jest jeszcze inny raj, piękniejszy. Bóg ci dał tylko ten raj, ale jest jeszcze, który przed tobą zakrył. I Ewa uwierzyła szatanowi, że Bóg jej nie kocha. I każda kobieta chce oczywiście sprawdzić, czy jest kochana, sferę swojego kochania. I tutaj się odbywa dramat, kiedy w narzeczeństwie chłopak oddaje się pod władzę kobiety. Pamiętajcie, kobieta nigdy nie da siły mężczyźnie. Kobieta może obudzić męskość w facecie. To już, drogie panie, wiecie, jak to się robi. Wystarczy się ładnie poperfumować, ładnie ubrać. Natomiast można pobudzić, natomiast nie oddać. A panowie często oddają władzę nad sobą. Proszę zwrócić uwagę na taką rzecz. Chłopak jest dżentelmen. Jadą w góry. On załatwia plecaki, załatwia dojazd, załatwia konserwy, załatwia bilety, załatwia wszystko. Tylko jedno pytanie ma do swojej dziewczyny. Słuchaj, zamówić 2 pokoje jednoosobowe czy 1? O tym decyduje dziewczyna. I wtedy oddaje władzę. I dziewczyny mają rozdarte serce, bo chłopak potem klęczy przed nią, nieraz dosłownie. Błagam cię, jeden guzik, błagam, no tylko daj się pocałować, ale tylko przyjdę do ciebie na 15 minut. I ona z jednej strony się cieszy, bo mówi, on mnie chyba kocha. Ale mówi, ty masz być moim ochroniarzem. Ty, który klęczysz przede mną. Ty, który żebrzesz u mnie o władzę, panowie, to jest problem czystości przedmałżeństwa. Czy to ty rządzisz tym wszystkim? Tak jak rządzisz w znaczeniu nie, bo wy się, panie drogie, boicie, żeby facet ma rządzić. Facet ma rządzić jako ochroniarz. Przepraszam, kto jest najważniejszy na wizycie prezydenta w Belwederze? Prezydent? Nie, szef ochrony. Szef ochrony może podejść, panie prezydencie, proszę krok do tyłu. Kto jest na spotkaniach z papieżem najważniejszy? Papież? Nie. Ksiądz prymat? Nie. Ceremoniarz podejdzie i powie, proszę, Ojcze Święty, proszę jeszcze raz tą modlitwę powtórzyć. Szef ochrony rządzi. Rządzi, bo ma ochronić życie i w tym znaczeniu chodzi o ochronę kobiety. Że nie rządzisz, że ona ci ma służyć, bo panowie często czekają, że po ślubie żona będzie drugą mamą. Tylko będzie jeszcze lepszą mamą, bo można z nią mieć seks. Ale będzie się opiekować jak mama, robić kakao jak mama, prać jak mama i potem, że ona mnie tak nie podziwia jak mama. I wtedy się z powrotem idzie do mamy. Ale tu przepraszam, chodzi. I co potem się dzieje? Co zrobił Adam, kiedy nie ochronił Ewy? Bo Adam nie ochronił Ewy przed szatanem. Adam nie ochronił Ewy. Proszę zwrócić uwagę, że Adam dostał wszystko, żeby chronić Ewę. Pan Bóg nie powiedział, Adamie uważaj, bo przyjdzie taki wąż, on będzie różne głupoty gadał. Nic mu nie powiedział, Adamie masz wszystko, żeby obronić Ewę. I Adam nie obronił Ewy. I co zrobił Adam?
zwiał w krzaki. Przypomnijcie sobie, przepraszam, nie napuszczam was, może jesteście w szczęśliwych rodzinach, ale zwróćcie uwagę, jak faceci zbywają w krzaki. Do pubu, przed telewizor, mecz, do garażu, to są krzaki facetów. Uciekają. I potem nieraz chodziłem po kolędzie, żona mówi, ksiądz wejdzie, ksiądz zobaczy na mojego męża, chodź no tutaj. Mówi, spuść sobie koszulę, przywitaj się z księdza. No i mówię, proszę zwrócić uwagę, a on tak. Dobra, bo grzeszny, to ci tam jeszcze jedno piwo. Ale zwróćcie uwagę, on, kobiety mówią, no jak ja mam z takim żyć? Ale bardzo często to ty mu podcięłaś skrzydło przeszły. Bo kobieta powinna facetowi zawierać, wstań z tych kolan. Przestań żebrać o ten seks. Przestań błagać, masz być twardy. Masz bronić mnie w przyszłości. Ja będę miała dołki, depresję, załamania. Masz bronić naszych synów, nasze córki. Co ty robisz z siebie? Jak ty wyglądasz? Przestań się, przepraszam za dosłowność, ślinić człowieku. I tu w facecie powinno się coś obudzić. I powinien powiedzieć, sorry, przepraszam cię. Tak jest. Panowie, to jest, przychodzą do mnie właśnie panowie, że księdza małżeństwo mi się sypnęło. Jak to się sypnęło? No wyprowadziłem się. Ja mówię, ale jak to się wyprowadzić? No bo ona mi kazała się wyprowadzić. Ja mówię, ale jak? Walka była. Wezwała oddział specjalny. Ty gryzłeś parapet. Oni się uciekali. Nie, ona po prostu powiedziała, wynoś się. A coś ty zrobił? Wyniosłem. Śmiejecie się? Słuchaj, jeśli jesteś czysty przed Bogiem, jeśli jesteś ochroniarzem swojej żony, to powiedz, że cię kompania komandosów nie wyrzuci z swojego domu. To jest mój dom. To są moje dzieci i mnie żono stąd nie wyrzucisz. Ale musisz mieć takie coś. Natomiast jeśli oddałeś władzę, to powie sio i oni uciekają. Oczywiście panowie blefują, my panowie lubimy być kołbojami. Proszę zwrócić uwagę, jaką rolę w życiu mężczyzny spełnia komórka i pilot samochodu. To są kolby. Jak proszę zobaczyć na ulicę, jak panowie zamykają samochód. Panowie lubią te komórki otwierane, bo wtedy jest psiak. Blef u mężczyzn. Spróbujcie na to, jak się faceci spotkają. Jak taką ładnie agresywnie sobie taką sytuację, jak facet jedzie w takim garniturku nieskazitelnym, jedzie do warsztatu samochodowego, bo coś mu nam stuka. Ten mechanik umazany w smarach, jakiś klucz mówi, panie, kiedy pan robił ostatni raz karbo? Karbo? On nie ma pojęcia, gdzie jest karbo. Chyba 2 lata temu. To może panu zrobię, bo się gdzieś pan rozkraczy w środku pola. Okej, zrób mi to karbo, bo ja nie mam do tego głowy, co się dzieje. Przychodzę do ludzi poświęcić im dom. Przysiędza, pokażemy księdza dom, no to od góry do garażu, przysiędza. Piec olejony, to komputer, to ksiądz nie zrozumie tego, bo to jest taki system. Z garażu, z piwnicy od razu przyjdzie do garażu, moja bryczka, to wie ksiądz. Ja mówię, mistrzu, synów mi pokaż. Rozumiesz? Pokaż mi swoich komandosów. Nie wiem, gdzie są. Gdzie oni są? Synów mi pokaż. To jest, co mówi Pismo Święte. Chwało rodziców są synowie i córki. Pokaż mi swoje gazele. Pokaż mi swój domowy grom. Ustaw ich w szeregu. Tak jak ci małżonkowie, o których opowiadałem, takie fantastyczne małżeństwo. Ale to, że oni mają 10 dzieci, że jedzą loty, to tak z nieba nie spada. Modlą się co niedziela. Jak te dzieci były małe, to tata grał na gitarze, oni już nie śpiewali rano. Dzieciaki się darły, prawda, na cześć i chwałę Pana Boga. Pamiętajcie, to co rodzice często z nami robili, może nie róbcie tego nigdy, że się robi zamiast pacierza cyrk dla dzieci. Ustawia się dzieci, się mówi, no, aniele Boże, już, jeszcze raz, nie, jeszcze raz. Aniele Boże, a dziecko mówi, a się stary wygłupia. Po prostu zamknij oczy i módl się, Chryste, żebyś te dzieci, żeby ta żona, żebyś mi dał moc, żebym ja też mówił z mocą. A że dzieci w tym momencie będą chodzić po żandolach po tym, to nie zamieniajcie dzieci na siostry karmelitanki. Nieraz trzeba dziecko wyciągnąć spod wersalki czy coś. To jest porządne. Ale dziecko zakoduje. Ono będzie chodzić, rozdrawiać, ale będzie mówiło, z kim ojciec rozmawia? Dlaczego ojciec jest taki skupiony?